Będziemy mówić, sprawdzam, bo Koalicja Obywatelska złożyła dokładnie taką poprawkę już w trakcie dzisiejszego drugiego czytania i sprawozdania z Komisji Finansów Publicznych nad ustawą budżetową, by te 2 miliardy zamiast na telewizję publiczną przeznaczyć właśnie na leczenie osób na onkologię. Ja rzadko kiedy się zgadzam z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, ale tutaj bardzo mi się propozycja pana marszałka Grodzkiego podoba, ponieważ przekazanie 2 miliardów z TVP na onkologię to nie jest 2 miliardy więcej na onkologię, tylko 4 miliardy więcej na onkologię. Dlaczego? Bo nic nie daje takiego raka jak telewizja reżimowa dla zmylenia przeciwnika nazywana publiczną. I dla zdrowia obywateli na czasne... A wie pan, co pan teraz robi? Tam jest rewelacja. Jakiś taki to jest poziom, to się, no nie, to jest ale, poziom... ale hejcik właśnie panu skutecznie. Ale nie pan, wiesz, w stronę telewizji publicznej. Trochę tak. No to niech pan na spokój, bo pan się tak wyluzował dzisiaj po prostu. Ja nie zabraniam, ale...